Witam Was serdecznie w kolejnym materiale z mojego kursu programowania w języku C i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować program napisany pod mój najnowszy projekt Hard Blue, czyli pojazd sterowany za pomocą Bluetooth. Więc tak, tak prezentuje się mój pojazd Hard Blue, ale oczywiście możecie zbudować swoje własne podwozie, gdzie wykorzystacie dwa mostki L293D, Arduino oraz moduł Bluetooth. Ale możecie też oczywiście taki pojazd kupić u mnie w sklepie, to zależy oczywiście od Was. Do sterowania tym pojazdem będę wykorzystywał aplikację na androida bluetooth rce RC car który wygląda w następujący sposób ta aplikacja przesyła nam znaki za pomocą magistrali, magistrali uart dobrze przejdźmy teraz do programu tak jak wspomniałem wam Mój projekt wykorzystuje dwa mostki L293D, więc posiadam cztery piny PWM. Każdy z silników w moim pojeździe. Ma swoje odzwierciedlenie w jednym z kanałów naszego mostka. Tu mam jeden mostek, tutaj mam drugi mostek. Jeden mostek steruje dwoma silnikami, drugi mostek steruje dwoma silnikami. Jeżeli chodzi o piny sterujące kierunkiem kręcenia, no to mamy ich osiem, czyli mamy dla jednego silnika, dla drugiego dla trzeciego i dla czwartego. Dodatkowo mamy podpięty buzzer, u mnie jest to pin A0 oraz diody podpięte pod następne piny analogowe. Dodatkowo zastosowałem tutaj też dzielnik napięcia, który posłuży nam do odczytania napięcia w naszym pojeździe, czyli odczytujemy napięcie z akumulatora i, na, i to napięcie odczytujemy na pinie A5. No i dzielnik jest tak zbudowany, że mamy dwa rezystory. Rezystor pierwszy, który idzie od baterii do pinu analogowego, wartość 66000 ohmów. No i potem drugi w dzielniku napięcia, ten który idzie do masy, to jest 20 tysięcy. Dodatkowo mamy zmienne pomocnicze, odpowiedzialne za czas, interwał, a propos odczytu bodajże czasu i jeszcze po dodatkowe zmienne. W funkcji Setup wszystko ustawiamy na Output prócz naszego pinu, gdzie mamy wejście e, odczytu e, napięcia z baterii. Ja wykorzystuję e, domyślny obiekt serial e, i poprzez e, metodę begin e, rozpoczynam transmisję z prędkością 9600 baudów. E, dobrze. Stworzyłem sobie taką e, Funkcję pomocniczą, która odpowiada za sterowanie silnikami. Jest ona dość taka długa, ale później w bardzo prosty sposób ułatwia nam sterowaniem właśnie silnikami. Co my mamy w tej funkcji? Oprócz tego, że funkcja nazywa się jazda, mamy tutaj szereg atrybutów wejścia. Czyli na początku mamy cztery piny PWM, a następnie osiem stanów naszych silników. I teraz jak widzimy, wpisujemy je odpowiednio za pomocą metody albo analog write albo digital write za chwilkę wyjaśnię to jak będziemy pierwsze mieli odniesienie do naszej funkcji jazda dobrze w funkcji głównej lub zapisuję sobie czas naszego mikrokontrolera do zmiennej time now jest to tyle istotne, że potem będę wykorzystywał to w dalszej części naszego programu, czyli tylko w tym miejscu tak jakby zapisuję czas aktualny naszego mikrokontrolera, a potem będę porównywał go do różnych zmiennych. Pierwsza instrukcja warunkowa. Sprawdzam czy na monitorze portu szeregowego są jakieś informacje. Jeżeli są, ten if jest wykonany i do zmiennej typu char zapisuje to co jest na serial monitorze jakiś pojedynczy znak i jednocześnie zapisuje ten czas kiedy zostało to odczytane jest to tyle istotne że jeżeli w jakimś tam czasie odpowiednim a jest to czas dokładnie rzecz ujmując 500 milisekund jeżeli nic nie zostanie odczytane na monitorze portu szeregowego to nasz robot się zatrzyma jest to takie zabezpieczenie jakby nagle stracił Komunikację nasz telefon z naszym robotem. Dobrze. Drugi natomiast warunek jest to warunek wykonywany co dwie sekundy. Czyli co dwie sekundy. Jest wykonywane działanie, którego wynikiem jest aktualny stan naszych baterii. Jeżeli ten stan jest mniejszy niż 7, czyli bateria ma mniej niż 7V, alarm jest uruchamiany za pomocą buzera. No, i jednocześnie też wpisuję ten voltage time, wartość time now, żeby znowu co dwie sekundy zaczęło się wykonywać to zadanie. Ta instrukcja była wykonywana co dwie sekundy. Dobrze. I teraz przejdźmy sobie do stanów, czyli mamy tutaj odpowiednie znaki odczytane z naszego pilota. Ten IF dotyczy tak naprawdę prędkości. Mamy taki suwak. O, na tym okienku tu jest taki suwak, i tym suwakiem możemy ustawić sobie prędkość jazdy naszego robota, naszego pojazdu. No, i tutaj odpowiednie znaki są wysyłane, i ja odpowiednio ustawiam sobie zmienną V speed na daną wartość z zakresu od 0 do 255. I to jest tak naprawdę nasze PWM dla naszego silnika. Dobrze. I jazda do przodu. Jeżeli otrzymamy znak duże F, rozpoczynamy jazdę do przodu. I jak widzicie w tym momencie do zmiennej jazda zapisałem sobie aktualny, aktualną wartość e, zmiennej e, speedy. V speed i ustawiłem odpowiednio e, moje silniki. I takie ustawienie powoduje, że moje silniki kręcą w danym odpowiednim dla mnie e, kierunku. E, czyli to jest, to jest dla pierwszego silnika, to jest dla drugiego, to jest dla trzeciego, to jest dla czwartego. I w prosty sposób, za pomocą e, jednej liniki, skonfigurowałem sobie w tym momencie silniki. E, analogicznie, dostając dużą literkę, G, mój robot może jechać do przodu w lewą stronę. No i odpowiednio sobie zmodyfikowałem mój kod, a tak naprawdę dane silniki, które chciałbym w tym momencie zwolnić. Dzięki temu mój robot będzie skręcał w lewo, jadąc do przodu, czyli będzie po takim łuku zajeżdżał. No, i tak mamy wszystkie inne związane z jazdą skonfigurowane instrukcje IF. Mamy jeszcze przy odczytaniu dużego W, możemy uruchomić diody. No, i w tym momencie ja uruchomiłem diody LED1 i LED2. A jeżeli dostanę małe w, to te diody gaszę. Tak skonfigurowany jest program, że jedno kliknięcie włącza diody, drugie kliknięcie je wyłącza i mamy odpowiednią ikonkę zmieniającą się w naszej aplikacji. No i analogicznie mamy diody tylne. Dodatkowo, za pomocą znaku V, możemy włączyć buzer lub go wyłączyć. No i jeżeli otrzymamy znak S oraz D, to tak naprawdę informuje. Nasz, nasz, nasz pojazd, że w tym momencie nie wykonujemy żadnych akcji i robot powinien się zatrzymać. Nawet jak my nie wykorzystujemy pilota, ale jest uruchomiona komunikacja między pilotem a pojazdem, to cały czas znaki są wysyłane. No i w tym momencie są wysyłane na przykład znaki S lub D. Kiedy my nic robimy z pilotem, tak czy owak pilot z jakimś tam interwałem komunikuje się, z naszym e, pojazdem. Już właśnie wyciągam telefon i powiem wam jaki jest to właśnie interwał, kiedy my nic nie robimy, settings e, i to jest co 50 milisekund wysyłana jest informacja z pilota do naszego Pojazdu. Dobrze, to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że ten kod Wam wyjaśniłem. Oczywiście, ten kod Wam udostępniam. Jeżeli chcecie z pomocą właśnie tej aplikacji zbudować swój pojazd, jak najbardziej zachęcam. Kod już macie napisany. A jeżeli mnie zmotywujecie, to mogę Wam przygotować jakiś schemacik i może nagrać materiał, jak to zbudować na płytce stykowej, e, ewentualnie e, jakiejś płytce uniwersalnej. Dobrze, to tyle w tym materiale. Zachęcam łapka w górę, komentarz, mile widziane. Ja się z Wami żegnam, życząc Damy miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu, trzymajcie się. Cześć!